Za krótko! Za krótko! Jezu, za krótko, co teraz? Ułamek nic. Jezus Maria, za krótko! Witam Was cieplutko, nie ma co przedłużać, nie będę tutaj budowała nastroju i dramaturgii, bo już w tytule widzicie, co ja zamierzam zrobić. Także tak, jak jesteście tutaj od niedawna, to powiem Wam, że ci, co mnie oglądają długo, na pewno dobrze wiedzą, że ja mam takie fazy, że ja mam jakby cały czas długie włosy. Pomijając te etapy, gdzieś tak ostatnio średnio co pół roku, kiedy obcinam je bardzo drastycznie. I u mnie jest tak, że mi włosy rosną, 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 one sobie, wiecie, żyją swoim życiem, rosną mi bardzo szybko, bo sprawdziłam filmik ostatni raz, Łukasz mi obcinał je dokładnie pół roku temu, tak chyba dotąd, także tyle mi urosły w pół roku i one... I one sobie tak rosną, 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 po czym ja dochodzę do wniosku, ja jej nie podcinam końcówek, wiecie, nie utrzymuję jakby długości podcinając tylko końcówki, tylko one sobie rosną, 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 aż w pewnym momencie one mnie zaczynają wkurzać. I mnie denerwuje, że mam długie włosy, że ja wiecznie w tych długich włosach i chcę coś zmienić. I przyszedł czas. I słuchajcie, co będę robiła, to będę chyba pierwszy raz sama sobie obcinała włosy. Nie pamiętam, czy już to robiłam. Nie wiem, czy jest taki film u mnie na kanale, tego też nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że może kiedyś tam z tymi gumkami coś próbowałam, ale nie wiem, czy to nagrywałam. No, na pewno ostatni raz obcinał mi Łukasz, wcześniej chodziłam do fryzjera. Jeszcze, jeżeli będą tu jakieś fryzjerki, czemu nie pójdę do fryzjera? Znowu, jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, jeżeli nie, no to... Ja mam bardzo złe doświadczenia z fryzjerami, ja się boję fryzjerów, ja nie lubię, nie ufam. Miałam jednego zaufanego fryzjera, który niestety zrezygnował z pracy i już nie mam. No, także pierwsza taka zmiana, kiedy bardzo mocno podcięłam sobie włosy tak dotąd, to była właśnie zmiana u mojego fryzjera Krzysia, ale niestety on już nie pracuje, więc znowu nie mam fryzjera i znowu nie jestem chętna, żeby komukolwiek zaufać. Zrobię sobie to sama. Wiecie, jak sama sobie zepsuję, to będę miała pretensje do siebie, a nie do kogoś. Wolę mieć do siebie niż, wiecie, żal do kogoś, że mi coś zrobił źle. Zaczynajmy. Moje włosy wyglądają tak, słuchajcie, są bardzo mocno wyprostowane, tak mi się przynajmniej wydaje, że zrobiłam to dokładnie. Będę cięła na suchych, zastanawiałam się na mokrych, suchych. Będę cięła na suchych. Oglądałam też niby filmiki, jak dziewczyny to robią, wiecie, z tymi gumkami i tak dalej. Trochę nie ufam temu sposobowi. Będę robiła to po prostu po trochu partiami sama. Na swoje odczucie. Więc pokażę Wam. Moje włosy wyglądają teraz tak. One nie są jakoś super zniszczone, ale też nie są jakoś super, wiecie, nie wiadomo jak świetne. Podkreślam, że one są teraz wyprostowane, więc też wyglądają, wiecie, dużo lepiej niż po prostu tylko po myciu. Dokąd zamierzam obciąć? To zamierzam obciąć, słuchajcie... Tak jak miałam kiedyś, dotąd. Do tutaj tych moich obojczyków. Tak mniej więcej gdzieś dotąd. Dobra, podzielę sobie, słuchajcie, sama poza kamerą mniej więcej jakoś tam głowę. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem co robię, ale róbmy. Jak chcę, to robię, słuchajcie, bo będzie to za mną chodziło, będzie mnie to gnębiło, że chcę, że chcę, że chcę. Robię, to są tylko włosy. Wiecie, jakie ja mam podejście do włosów? To są tylko włosy. Po moich przejściach z włosami chcę coś zmienić, ale nie chcę farbować, nie chcę znowu wrócić do tego błędnego koła farbowania, bo znowu, jak mnie dłużej oglądacie, to wiecie, jakie ja przejścia miałam z włosami. Jeżeli nie, to znajdziecie wszystko na moim kanale, kiedy byłam pomarańczowa, kiedy miałam włosy żółte, odtąd żółte, dotąd jaskrawo-czerwone. To było wszystko rozjaśnianie samemu w domu. Nie róbcie tego. No, także wiecie, ile ja przeszłam. Teraz mam mój naturalny kolor, bo też dostaję pytania, odkąd mam te włosy, już po tych wszystkich przejściach, co to jest za farba, co to jest za kolor. To jest mój naturalny kolor. Tutaj mam jeszcze resztkę blondu. Blondu, no tego po rozjaśnianiu. Także to właśnie zetnę, więc już tego nie będzie. Już będzie 120% mój kolor. Dobra, dzielę głowę. Okej, wydaje mi się, że podzieliłam sobie równo z tyłu głowę na pół, chociaż u mnie jest bardzo ciężko, bo ja mam dużo tych włosów i zawsze ciężko mi jest zrobić przedziałek, taki wiecie, przez środek. I to inni mają ciężko, jak Łukasz mnie obcinał właśnie te pół roku temu, to oto była największa awantura właśnie o dzieleniu włosów, bo nie umiał tego zrobić, bo ciężko. Dobra, słuchajcie, nie wiem, tniemy. Tniemy. Podzielę sobie na takie partie i będę po prostu dobierać włosy i docinać do tego, co już mam. Nie wiem, co robię, nie róbcie tego w domu, na pewno nie róbcie tego tak jak ja. Ja nie wiem, czy to nie będzie za grubo. Poczekajcie, sprawdźmy najpierw nożyczki. Not, no, okej. Okay. Ale śmiesznie, wcale nie. Dobra. Ja pierdzielę, co ja robię. Ale wiecie co, to będzie za dużo. To będzie za dużo, muszę mniej wziąć. Będę cięła po prostu takimi partiami po troszku, wiecie, bo... Bo się boję.
Znaczy boję się, że mi zjadą strasznie nożyczki po tych włosach i wtedy to nie będzie fajne. Dobra, to są tylko włosy. Odrosną, a jak nie, zawsze można mieć w koczku, w kucyku, wiecie, w kucyku, jak sobie zwiążę w kucyk, to będę chodziła w kucyku, jak nie, no to nie. Dobra, gdzie ja mam te obliczki? Tutaj? Nie wiem, tutaj. Mam tutaj przyniesione duże lustro z sypialni, żeby się dobrze widzieć. Naciągam mocno, żeby nie było za krótko, ja się boję tylko, żeby nie było za krótko. No może nawet za długo by było. Zwariuję. Dobra, dotąd. Tnę, słuchajcie. Uwaga. Ja pierdzielę. Dobra. Nie ma co. Kurwa, za krótko. Za krótko, ja tego nie zwiążę. O, szlak. Za krótko! Za krótko! Za krótko! Jezu, za krótko, co teraz? Bo tak odwróciłam do tyłu i mówię, a to za długo jeszcze będzie. Kurwa, za krótko. Nic nie zrobię, dobra, jadę. Ja pierdzielę, słuchajcie, niby jest mi gorąco, ale zimno, ale jestem spocona po prostu. Nie, nie. Dobra. Mniej więcej mam głowę równo. Ja pierdzielę, ja nie wiem. Dobra. Zjechało mi. Czułam, jak mi zjechało. Jezus Maria, za krótko! No nie, no to w ogóle odwaliłam. To odwaliłam. Co ja odwaliłam? Ja pierdzielę! Co ja zrobiłam? Widzicie to? Co teraz? Muszę to dorównać. Jeny. O Boże. Nie, może tu zostawię tak. A nie, dobra, zostawię tak. Nie dalej. Ja pierdzielę. Dobra, ja się już nie będę odzywać. Ja się muszę skupić, słuchajcie, bo to nie są żarty. To są żarty, po prostu to jest żart. Czemu ja mam tak dużo tych włosów? To będzie trwało. Wyglądała jak głupia. Dobra, słuchajcie, ostatnie pasma moich długich włosów. Ja zwariuję, co ja zrobiłam. My tego się ułożymy, co? Ja pierdykam. Łukasz mnie zabije w ogóle. Łukasz nie wiem. Sexy and I know it. Tu to w ogóle tak odwaliłam tą stronę, ja nie wiem, ale zawsze moja lewa strona jest jakaś gorsza w ogóle ze wszystkim. I w makijażu oko i w ogóle jakoś, nie wiem, lewa strona nie jest dobra. Ja pierdzielę, tym bardziej, że ja... Ja mam przedziałek. Dobra. Ostatnie cięcie. Kur. Jak wam się podoba? Co ja zrobiłam? Co? Co? Za krótko! Kurwa, za krótko, nierówno i w ogóle... Co to jest?
Boże, dobra, sprawdźmy, czy ja w ogóle je zwiążę. Jak nie, to ja nie wiem co. O cholera, ledwo. Ledwo, ale zwiążę, słuchajcie. Zwiążę. Ja, zwiążę. Mhm. Super, żebym związała. Co zrobiłam źle? To zrobiłam to źle, że za krótko. Zobaczcie, jak to teraz tu w ogóle wygląda. Nie wiem, będę to musiała jeszcze jakoś do, może na tą stronę tym razem będę robiła przedziałek, to będzie jakoś inaczej. Ja pierdzielę, wyglądam jak w jakimś, w jakimś koszmarze po prostu. Mam dużo krócej tą stronę i to jest widać. To jest widać. Szczególnie to jest widać, jak na tą stronę dam przedziałek. Tu w ogóle schodek. Nie, nie patrzcie na to. Nie patrzcie i nie róbcie tego w domu. Ja zwariuję. Ja zwariuję. Tak się kończy siedzenie w domu, słuchajcie, i nie chodzenie do pracy. Chodźcie do pracy. Chodźcie do pracy, bo po prostu... Dobra, wiecie co ja spróbuję? Ja spróbuję coś podziałać może prostownicą. Troszkę je tak... Ja nie mam co czytać w ogóle, ja zwariuję. Spróbuję podziałać prostownicą. To są tylko włosy, słuchajcie. Jeżeli są tutaj osoby, które są bardzo takie wrażliwe na punkcie swoich włosów i macie kompleksy i tak... Ja na środku przedziałek wyglądam tragicznie. I macie kompleksy i tak dalej, to spójrzcie na mnie, co ja sobie zrobiłam. Nie martwcie się, to są tylko włosy. Ja się, nie, wiecie, nie będę, no nie będę płakać chyba. Nie wiem, może będę. Może jednak będę płakać. Tak wiecie, chcę je trochę... Do środka. Podkręcę sobie. Nie mam co, ale okej. Sobie podkręcę, kurczę. Co ja tu mam podkręcać? Ja to zaraz będę musiała swój nastrój podkręcić, idę po jakieś wino albo co. Nie no, nie idę, ale... Ale chyba by się zdało jednak pójść. Nie na tą stronę, na tą muszę zwrócić. Wtedy tutaj jest jeszcze gorzej widać, jak jest, jaka jest różnica. Ja pierdzielę, dobra, może mi to Łukasz gdzieś wyrówna po pracy, albo po pracy będzie już ciemno, ale... Albo w weekend. Na razie będę tak chodzić, jak głupia, słuchajcie, jak głupia. Nie, no może nie jest tak źle, nie, no może nie jest tak źle. Zaraz się jeszcze ubiorę, słuchajcie, bo ja tak, ja nie lubię, jak tutaj jestem taka goła, ja źle wyglądam wtedy. Ogólnie jakoś tak, nie wiem, nie lubię. Zaraz ubiorę sobie po prostu tak, jak normalnie chodzę, tą bluzę, w której dzisiaj jestem. I zobaczymy, jak to wygląda. Słuchajcie, jak tutaj mam coś więcej pod szyją, bo teraz jestem taka tu goła, że no źle jest mi. O jaga, ty się zgubia, naprawdę, ja to zawsze, no ja to zawsze tak. I wiecie co, znając życie, ostatnim razem, jak zmieniłam fryzurę, czyli rozjaśniałam sobie włosy sama w domu, to była sytuacja taka, że wyglądałam jak idiota. Po prostu miałam trzy kolory na głowie i... W ten sam dzień, kiedy to robiłam rano, to po południu zadzwoniła do mnie pani z pracy, odezwała się, że mam pracę, to było w COVID-zie. Ja długo nie pracowałam, skończyłam sprzątać, przestałam już sprzątać przez COVID-a prywatne domy i zaaplikowałam do tej firmy, w której pracował Łukasz. I słuchajcie, pani do mnie zadzwoniła, że jutro mam przyjść na 8 rano w ogóle do pracy już, na wiecie, nawet nie na interview, tylko na induction, czyli na takie wprowadzenie, bo ja już zaczynam pracę od pojutrza. Jutro induction cały dzień i pojutrze już zaczynam, startuję z pracą, a ja patrzę kolory na głowie, rozumiecie? Więc znając życie, znajdzie się praca dzisiaj lub jutro dla mnie, także pójdę o taką. Dobra. Idę, słuchaj, czekajcie, odblokuję, czy się blokuje, to po prostu idę. Idę się ubrać. Okej, spędziłam trochę czasu sama ze sobą, ubrałam się. I powiem wam, że no może nie jest tak najgorzej, może nie, nie ma może jakiejś strasznej tragedii, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie mówię, że jest super. O, tu mam jeszcze długie włosy na przykład. Ja nie mówię, że jest super, ja nie mówię, że to wygląda ładnie, absolutnie nie mówię, że to jest obcięte ładnie, to na pewno nie, bo no bo nie jest, o tu jeszcze długi włos, bo nie jest, bo jest po prostu bardzo krzywo, ale
Powiem wam, że nie wiem, w Polsce bym chyba tak nie wyszła na ulicę, w Anglii chyba wyjdę. Tutaj wiecie, tutaj inaczej ludzie podchodzą do różnych rzeczy. Nie wiem, dajcie znać, nie chcę wam się pokazywać tak strasznie z tyłu, bo może tak trochę zagarnę i się pokażę. Bo z tyłu jest bardzo źle, jest bardzo krzywo. Jest bardzo krzywo, ale Jezu, jak mam lekkość na głowie, to po prostu zobaczcie, sobie mogę tak o, przerzucać. Nic mi się tu nie ciągnie, nie szarpie, wiecie. I no i czuję, jak one są zdrowe, jakie są grube. Wiecie, to jest też to, że ja mam strasznie dużo tych włosów i one nie są grube, ale jest ich bardzo dużo. Przez to, jak u mnie robicie jakiekolwiek krótkie cięcia to, i te końcówki nie są połamane, to zobaczcie, jak to wygląda. One są takie grube, tu się robi takie, no robi się takie grube po prostu, tak jak widzicie. Dobra, no co, no nic, już czasu nie cofnę, zobaczcie, ile włosów. O, jeszcze tam mi spadło część. To jest wszystko to, co obcięłam. No, to już się kołtun zrobił? Nie. A, powiem wam, że takie delikatne te włosy są, tak jak się teraz dotyka. No, tak, a tak, tak było. Dobrze, takie długie to się łatwo zbiera. No i co? No nic, muszę się do siebie przyzwyczaić. Może wam nagram, jak nie zapomnę wieczorem włączyć kamery, reakcję Łukasza. Chociaż nie wiem, czy będzie dobra, bo... Nie wiem, coś mi się wydaje, że tak za blada jestem w ogóle jakoś tak w tych głosach, nie wiem, że jak trochę usta niwełką, to będzie lepiej. Trochę się czuję, jakbym wyglądała jak taki chłopiec. Ale to przez to, że no, bardzo długo nie miałam krótkich włosów, aż tak krótkich to chyba nigdy nie miałam, bo nawet od Krzysia wyszłam z dłuższymi. Kurde. Nie miałam aż tak krótkich włosów, chyba nigdy. Może gdzieś za dziecka, ale też nie pamiętam i na zdjęciach nie widziałam. Także najkrótsze włosy, jakie miałam. Byliście świadkami tego, co tu się działo. Przypominam jeszcze raz, słuchajcie, na sam koniec. Nie róbcie tego, co ja. To nie jest żaden sposób na obcinanie. To nie jest żadna metoda. Nie róbcie, bo naprawdę, jeżeli bardzo zwracacie uwagę na swój wygląd, na swoje włosy szczególnie, to sobie po prostu zrobicie krzywdę w ten sposób, robiąc jak ja. No, ja wiecie, no ja tam dobra, będę chodziła ze schodami, nierówne, i tam. Teraz jeszcze wiecie, chodzi się w kurtkach, także jeszcze nieźle, bo tutaj wiecie, coś będę miała cały czas przy twarzy, przy kołnierzu, także nie będzie widać jej długości, a zanim się tutaj porozbieramy z kurtek, to pewnie będzie jeszcze z 2 miesiące. W Anglii, no to już przez te 2 miesiące to już mi tak sporo urosną włosy, tak myślę, że tak style mi urosną dotąd. Miały być właśnie dotąd. Kurde, patrzcie, gdzie ja mam kości, a gdzie ja mam włosy. Ja pierdyka. No dobra, nic. Jest luźniej. Ważne, że mogę zrobić koczek, najwyżej się podebnę. Tu mogę sobie teraz jeszcze tak jakoś coś wiązać. Takiego kucysia na dziewczyneczkę. Dobra, dajcie znać, co wy o tym myślicie, słuchajcie. Piszcie, co uważacie, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. Ja się nie obrażę. Także piszcie bez problemu waszą opinię. Ja uciekam montować dla was tego vloga. Żeby już wam się mogła pokazywać, wiecie, w nowej odsłonie. Żebyście wiedzieli, co tu się odwaliło. Co tu się odwaliło i kim ja jestem w ogóle. Zobaczę sobie teraz tak. Ja cię pierdykam. No, to jest hit. To jest hit. Kuźwa, jak mi to wyszło, to z tyłu, to też jest hit. No to nic. Będziemy tak zagarniać. To. Patrzę się cały czas w lustro, mówię wam, tu mam duże lustro, do którego chciałam, której tak mi nic nie pomogło, może w małym nawet byłoby lepiej, precyzyjniej. Trzymajcie się cieplutko, dajcie znać, czy będziecie mnie taką oglądać, czy się przyzwyczajicie, bo jakiś czas tak będzie. No, tak jak mówię, mi szybko rosną włosy, także jak tyle mi urosły w pół roku, no to dotąd będę miała za pół roku, to spoko. Pa! Bardzo ładnie. Bo nagrywam. Ładnie. Za krótko. Za krótko? Za krótko. Nie, dobrze jest. Czekaj, pokażę ci się bliżej. A czemu ty to nagrywasz? Bo będzie twoja reakcja na filmie. Smacznego. Dziękuję.
Nie, no podoba mi się. Ty? Mhm. Mhm. To wyłączam, zaraz powie mi prawdę, to wam jeszcze dopiszę na dole. Czyli jednak... Nie, bardzo ładnie, podoba mi się. Widzieliście reakcję Łukasza. Łukaszowi poza kamerą też się podobało, także nie kłamał pod kamerę. No, zobaczymy, wiecie, jak też na żywo przyjdzie, bo to w kamerze też inaczej, tym bardziej w kamerze tej z Messengera. Mam wrażenie, że ona uładnia. Nie wiem, nie mam żadnego filtra nałożonego ani nic, ale jakoś tak ładniej wyglądam niż faktycznie w rzeczywistości, tak mi się wydaje. No, także teraz się już z wami żegnam, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym vlogu już w nowym wydaniu. Mam nadzieję, że się przyzwyczaicie. Ja też. No ja już się tak, wiecie, powoli przyzwyczajam. Łukasz powiedział, że tak wygląda świeżo bardzo. Że tak wyglądam bardziej świeżo i tak no. No i powiem wam, że tak też się czuję. Czuję się tak świeżo, bo też, wiecie, mniej na głowie i tak fajnie mogę sobie tak zrobić. Tutaj mi się wszystko nie ciągnie, nie szarpie, wiecie, nie haczy. No, także teraz będę w takim wydaniu. Przez jakiś czas, dopóki mi włosy nie odrosną, a to się dzieje szybko, także już niedługo pewnie będę miała, wiecie, takie dotąd i tak już nie będzie takiej formy, już będzie wyglądało to trochę też inaczej. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, pa!